witam w dzisiejszym dniu. Dzisiaj posupy już mamy poobstawiane. Teraz opaki tam jeszcze muszą prostować. I my robimy jeszcze tego z dylatacją. Czekaj, to. A on ma ile iść ten? Ile to ma iść na dół? Kawałek jeszcze. Chcę, żeby to wbić do końca? Nie. Nie. Czekaj, bo muszę sobie teraz stąd wyjść. A no, z dwóch stron by się przydało, proszę pana. Dlatego tu robię to miejsce. Najlepiej to doszło. Może się uda to teraz. Jeszcze pani. Czekaj, wyciąg łatkę. Nie nic nie widzę. No to by było, teraz na dół. No to teraz mi jeszcze z mojej strony, tylko. Ty masz okej. Okay. Ty masz okej. Okay. Ja jak to, no jak damy na dół, to będzie git. No i tak to ma być, proszę no to pana. Kręć. To już mamy. Teraz musimy jeszcze coś do środka przykręcić między te dwie stawki, żeby nam tego nie cisło. To jest na 4 centy. Co, co? Te doki macie tu przygotowane? My potrzebujemy jeszcze 4. Czekaj, czekaj, bo muszę tam dopchnąć. Gdzie jest krzyż? Tak? Dobra. To wzmacniamy i możemy dalej dokładać. Dokładnie. Czekaj, najpierw dołem co musimy i nie mamy łatek. Nie. Łatek nie mamy jeszcze. To nic, wyciszczujcie. A no sobie deszka, no dobra. Nie dociskaj dołem. No to w takim razie ustaw tu wymiar, chytamy górą, tak. A tam się wypcha. No, tak by to miało być, proszę pan. 61, tak? Nie. 59,5. 61? 60? Czy ile jest? No masz? No, teraz. Kurczę, a ja tam zrobiłem 61,1. Kurwa, jebany. A wy tu macie te spacy i ten klucz? Mamy. W Castoramie są na półce. Na półce są, w dziale promocji. To ja jednego bym potrzebował. Chodź ty, kurde. Na mnie. Jeszcze. Lecisz tego. Jeszcze. Za dużo. Teraz jest git, tak? Nie. Teraz jest git. Czekaj, jak to jest? Tutaj. Doszło. Jest. O górę trzeba będzie naciągać, bo krzywe dechy. Chyba nie trafiłem. Przedobrzyłem już. A ja.
Bez sensu teraz kręcić, bo kurwa musimy dać se łatkę. Zgadza się, ty tylko miałeś, żeby nam dwa się to nie przesuwało. Dobra, to dajemy tu. No tak jak na tamtych, nie? To jest ta nasza blokada. Też trzeba patrzeć, żeby te niektóre łatki są kontry, znaczy się kontry są łódki, nie? Czyli ta strona idzie mi. Ta strona idzie mi na zewnątrz, ja ją mogę dociągnąć swobodnie. Może być, tylko trzeba przyciąć. No, a tu widzicie, brakuje mi, ja sobie swobodnie mogę to napchać. Gorzej by było, jakby było w drugim kierunku. Wygięcie. Wiecie, ja sobie to muszę tu jakoś chwycić, no to jakby tu przyszedł Andrzej. Ale nie, ja wiem co jeszcze musimy dać, bo tu mamy taką sytuację, że dołem musimy mieć jeszcze na wymiar deski. Najważniejszy jest dół. Tu musimy mieć w tym miejscu kawałek knapki. Ta knapka mogła być śmiało tutaj. Czyli ja muszę uciąć jeszcze dechę na 15. Albo mniejszą, ale muszę ją mieć na lusowo, mam 19, no to takiego 18,5 klamkę muszę mieć ściętą. 18,5 18,5 będzie gil. Filarkę tu mają? Mają. Dobra, to mamy. Nie tyle. Dodajemy jeszcze na samym dole. I to przykręca. I to dajemy. I będziemy mieli komplet. Nie trafiłem. No co, da? Tu! Tutaj! Tak! Trafiłem pewnie między... Aha, bo piątka jest jeszcze, odchodzi knapa, nie? Dobra. Ale nieważne! Nie odzywaj się! No bo tu nie ma knapy, dlatego tak jest. No, to ty, co zrobisz? Trzeba myśleć. Tak, trzeba myśleć właśnie o robocie. Ja wiem, że myślenie boli. A, myślenie boli to bardzo. No nie, tam ma iść. Ten też tam. Cały ma iść jeszcze. A tego 80 jak sprawdzaliście? Sprawdzaliście do sznurka? Pół centa musi być, tak, trzeba wiedzieć, mniej. Że jest ten. Musi być mniej. A tamten? Tamten jest zrysowany. No to tego jeszcze na pewno trzeba na zewnątrz wypchać i tamtego, nie? Tu trzeba na końca z jednej i drugiej strony stępa. Żeby go nie no, zleciło. Tylko najpierw musicie go wypchać, a potem na kontrę, na sztywno, nie? Idziemy jeszcze, musimy sobie dokręcić. Te dystanse. No to czekaj. Musimy sobie dokręcić te dystanse.
bo będzie nam się zbrojenie opierało na salunku. I tak jak tu widać, te obydwa muszą być zablokowane, znaczy się podokładane do nich podkładki, ażeby nam się beton otulił nasze zbrojenie. I cykniemy tu na 2,5 podkładkę. I tu możemy tam machnąć. I też mamy już dystans, nie? Ładną otulinę. Tu mamy otulinę. Tam nie powinno. Też damy tutaj. Tylko musimy mieć płytę, nie? Musimy mieć płytę. Nawet można było to tu cisnąć. Bo na razie to nie wiem. Ale ten jest ok. Ale tu weźmy dalej. 2,5. Damy 2,5 jeszcze i kręcimy. Jest. O. I dystans jest zachowany. Tutaj jeszcze trzeba będzie to na pewno dać i możemy to zamykać sobie już obydwie. Tu mamy jedno, żeby wyprostować. Tu mamy znowu. Tak najwyżej najlepiej zawinąć. Hop. Cęgi oczywiście. O. I kręcimy. Dobra, tu jest druga strona. Będziemy mieli tego wstępa prawie gotowego, bo jeszcze robimy zastrzały w tym kierunku, nie? Mam tu z tej strony wyklipionowany na tych rozpantach, a tam tylko na sztywno. Zamontujemy wstępy stalowe, te sztuki i będziemy to mierzyć. I będzie. W poniedziałek sobie to zabetonujemy. Dodatkowo tam na tworze drzwiowe. Będziemy gotowi na beton, no i od poniedziałku ruszymy już, na pewno rozstawimy cały szalunek stropu, będzie można zbrojenie robić, muszę jeszcze stal policzyć na całość, złożyć zamówienie, żeby poprzyjeżdżało wszystko, by było co robić. Jeszcze dwie tu. I tak to wygląda. Siódemki tu mamy, nie? W garażu. Tak.
jeszcze jedno. No i do tego będziemy zapierać sobie te stemple długie i kontra. Będziemy to tak jak są te tutaj, nie? Żeby go też podczas betonowania nie obkręciło nam, bo on może niekoniecznie nam uciec z pionu, ale może go obrócić, nie? Bo to jest jednak siła. I tu już zostawiamy to, nie? Tak jak tu jest podokładane, tu dałem jeszcze dodatkowo. Górą już nie dajemy, no bo tam trzymają te, nie? Te krańce, ten krańc, a górą też nie ma takiego oparcia. Tu warto dać, jest podkładane. I teraz jeszcze z drugiej strony trzeba dać tu. Aha, tu dwie sztuki, nie? Tu dwie sztuki. Cyk, nie? Tu dwie sztuki, no i tu górą jeszcze musimy chycić też te krańce i to będziemy mieli komplet. No i tak jak tu mówiłem wcześniej, jest wmontowany ten stemper i to działa jako no to jest przeciw, żeby nam nie, to działa tak, żeby nam to nie uciekło z pionu, to jest raz. A dwa, żeby nam się słup nie odkręcił. I tu dodatkowo musimy jeszcze górą na tej samej wysokości z tej strony, nie? No, w razie W. Tylko tutaj to już zrobimy na tej zasadzie, że sobie też dam tak łatę i pod większym kątem. I utnę sobie dłuższą miarę, żeby po prostu zablokować tylko i wyłącznie. Pionować. Już nie muszę mieć tego wszystkiego na jednakową miarę, jak było tutaj, nie? I będziemy mieli już komplet. Słupa będziemy mieli gotowego. Reszta też jest już tam poprostowana, podopierana. I na pewno jeszcze tu musimy dołożyć, aby tu nam nie dawali, bo robimy z tym słupem. I będzie komplet. Dobra. To jest. Tam drobinkę potrzebuję jeszcze tam skręcić. Dobra. I tu środkiem też. Najpierw sobie zrobimy środkiem, bo się mogę tu już oprzeć. No bo tam mam zablokowane to, nie? Zablokowane tamtymi szpartkami. Dobra. No jeszcze tu. Na fajrę wam pokażę, jak tam tą pracę z szalowaniem belek. Tu mamy jeszcze tą stawkę środkiem, ale to w środku dawaliśmy, bo na razie W, tak samo jak dajemy tu w poziomie co jakiś czas, to tu środkiem na 4 cm żeśmy cieli, żeby w razie W beton nam tego nie rozcisnął. To będzie ta strona na gotowo, nie? Po prostu.
Dobra. Tam też jest już podokręcane. Tu jeszcze nas czeka to. Czyli my mamy tu górą na pewno w trzech miejscach na płytę. Dobra. I mamy wszystko gotowe. Te stemple teraz porobić jeszcze zapartkę tam górą zrobię. I jesteśmy w domu. No. I tak to mamy ten słup przygotowany. Jeszcze dołem skręcam. Tam jak tamto, nie? I chłopaki tu jeszcze muszą tą ściankę, bo ona jest na papie. I też sytuacja, trzeba na to uważać. Ona tak naprawdę 2 metry tej ściany jest luzem, nie? Czyli musimy ją jeszcze tu zablokować. Zablokować w pionie, nie? Bo w tym kierunku raczej jej nie pociśnie. Chociaż różnie bywało, ale tu musi być jeszcze to zabezpieczone. I Szymek, jeszcze tu jak to porobimy, to jeszcze tu dacie, wiesz? Na następne, na, znaczy tak jak tamtego macie, nie? To tu, tak. To jeszcze sobie przymontujemy. Będzie. Co? Naciągniesz tyle? Nie naciągnę. To trzeba drzewem albo coś. Czekaj, Andrzej. Bo ja muszę tu mieć, bo mi to upierdala. Upierdala mi to. Masz? Miodzio. No i tu blokujemy tak samo, tu środkiem dajemy drzewo jeszcze, a tutaj trzeba stemple stalowe, nie? Bo nie mamy do czego się tu zamocować, no to damy ze stemple. I jeszcze robimy jeden pas. Dobra, to mamy gotowe. Na poniedziałek jesteśmy przygotowani, że tak powiem. Z samego rana mogą nawet przyjechać z betonem, bo tu już raczej się nic nie pozmienia. No i tam mamy front robót, nie? Tam możemy działać dalej. Tak to wygląda. To wygląda tak samo jak przedtem, nie? Też jest zrobione to w ten sposób, że to było przełożone tu. Dodatkowo jest ten tutaj słup, który wspiera. Tu w poniedziałek jedynie jeszcze trzeba dokręcić płytę na wysokość, bo tam brakuje 34 bodajże centymetrów do poziomu, nie? A i tak płytę mamy półmetrową, no to nam będziemy mieli tak nadstan, nie? No a tutaj na tej części już zolki i belki są już, trzeba będzie stemplować tu, obitkę robić pod płyty, dźwigary muszę to porysować. No i tak to powychodziło, nie? Tu będzie nadproże drzwiowe, okienne. Tutaj do okien będziemy dawać stemple drewniane. No i tak to wychodzi. No. Jeszcze przejadę na tamtą budowę, pokazać wam jak tam chłopaki pakom poszło. No a tu. Tu na dzisiaj kończymy. W piątek ogarnięta, zawsze na koniec tygodnia ogarniamy budowę w miarę względnie, żeby to jakoś wyglądało. No i tyle. Widzimy się w przyszłym tygodniu na pewno. Może częściej się uda już. Że tak powiem, bo ciężki tydzień był. Ale wszystko się dobrze skończyło, że tak powiem. No i my bierzemy i działamy tu dalej.
Także zaraz się widzimy na tamtej budowie jeszcze, no i kończymy ten tydzień. No i tu jestem już na tej budowie, montowałem jeszcze tablicę informacyjną, no ale tak to tu wygląda. Mamy ławy są już praktycznie gotowe, zadeskowane. W poniedziałek zostało zazbroić to. Zazbroić i poustawiać. No i na 12:01 będzie beton, nie? Tak to wygląda. No i żadnych rewelacji to już nie będzie. No tak jak mówię, prosty temat. Tylko tu jedyne co jest, no to te słupki z 20 na tamtych wypustach, które potem będą przenosić tą całą ramę, co, o której wam mówiłem wcześniej, nie? Przy takich słupkach zazwyczaj pamiętać, że fajka ma wynosić 10 średni spręta, nie? To tu mamy 20, no to jest 20 cm, nie? I tak to wygląda. Czyli w poniedziałek tu betonujemy, a betonujemy gdzieś koło 12, tak jak mówiłem, a na tamto święcimy z samego rana, gdzieś 8-9. Mogłoby być na 7, ale tam też musimy sobie siąść i dokręcić te parę płyt, nie? Także to na razie zostanie, a na 8 sobie zamówimy tamtą budowę, nie? Pozrobię jeszcze parę fotek i no i będę się zbierał, nie? To do zobaczenia.